Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Adamczyk i to ja miałam przyjemność pracować z grupą przez ostatnie 3 lata nad wieloma spektaklami, nad tym ostatnim rok. Cieszę się bardzo, że tutaj jesteście. Mam nadzieję, że wspólnie spędzimy wspaniały czas. Ja sama się denerwuję, bo naprawdę bardzo dużo emocji towarzyszyło nam podczas tworzenia tego spektaklu. Bardzo proszę o duże brawa, tak żeby dać czadu tutaj, żeby oni dali czadu i nam pałeja dużego. Widzieliśmy. Tak, długo. Dużo się przez ten czas wydarzyło. Dużo, bardzo dużo. Dużo dobrego. Gdyby się tak zastanowić, pewnie tak, pewnie dużo. Ale trzeba się zastanawiać. Tak, to chyba dość intensywnie. Ile to lat? 12. Twój syn ma już? Tak, 16 lat. Duży chłopak. Duży, prawie dorosły. Wszystko u niego w porządku? Niech sam powie. Sam? Chodzi o niego? Tak. Gdzie teraz jest? Czeka za drzwiami. Mam go poprosić? Zostaw was samych. I tyle? Nie wiem, co mam ci jeszcze powiedzieć. Tyle nie wystarczy? Wystarczy. Powinnam jeszcze spytać, jak ci się żyje, jak dzieci, jak żona, jak rodzina? Gdzie byłeś ostatnio na wakacjach? Nie, nie musisz. Świetnie. Chciałbym jednak wiedzieć, dlaczego do mnie przyszłaś, akurat do mnie. No nie wiem. Może dlatego, że ostatnio bardzo mi pomogłeś? Sama sobie pomogłaś. A w mieście jest tak wielu specjalistów. Właśnie. Jesteś sprawdzony. Zaczekaj. Usłyszał, gdy mnie przyszedł? Powiedz mi. Żył, zabiję. A mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem. Dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem.
Wyjdź proszę. On nie zmartwychwstanie. Wyjdź! Czycie te listy, zdjęcia, filmy. To jest jakaś pieprzona izba pamięci. Siedzisz z nimi, w ogóle nie wychodzisz. Wiesz, że to chore. Nie masz prawa tak mówić. No tak, zapomniałem. To ja się leczę, to ja tu jestem wariatem. Nie jesteś wariatem. Syn wariat. Co za pech. A tak się dobrze zapowiada. To nieprawda. To jest dziedzic. Wyjdź!
Ataki lękowe, boję się. Spokojnie. Mogę przypisać ci jakieś tabletki, chcesz? Nie. To czego chcesz? Opowie mi pan, co pana łączy z moją matką. Panie oszukuj miłe, uśmiechem, słowem, gestem. Dopóki jestem. A mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem. Dopóki jestem. A mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem. Dopóki jestem. A mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem. Dopóki jestem. Dopóki jestem, a mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem. Dopóki jestem.
Wiem. Domyśliłem się. Ale teraz już jest inaczej. Wiem. Wiesz, wtedy 12 lat temu... Nie wracajmy do tego. Nie, poczekaj. Chciałam cię przeprosić za to, że narzuciłam ci swoją miłość. Zakochałam się w tobie. Tak mi się wydawało. Nie wracajmy do tego. Wiem, ale ciągle mi z tym źle. Próbowałam namieszać ci w życiu. Chciałam zniszczyć twoją rodzinę. Zachowałam się jak idiotka. Jesteśmy tylko ludźmi. Wiesz, był taki czas, kiedy on powiedział mi, że chciałby, żebyś to przybył jego ojcem. I pomyślałam wtedy, że może gdybyś nim został, mój syn nie miałby teraz takich problemów. To nie ma znaczenia. O czym ty mówisz? Mój syn jest nieszczęśliwy przeze mnie, boi się ludzi, z nikim nie rozmawia, jest zamknięty w sobie, a to wszystko przez to, że nie potrafiłam dać mu normalnej rodziny! Nie odmieniaj się! Nie mogę cofnąć czasu! I nie musisz, historia każdego jest zupełnie inna. Nie da się tego po prostu zamieść pod dywan i udawać, że wszystko jest dobrze. To co masz zrobić? Rozmawiaj z nim, mów prawdę, ma prawo znać prawdę. Jest za młody. Jest twoim synem. Ja po prostu boję się, że on będzie... To on decyduje o tym, kim jest. Możesz mu w tym towarzyszyć, ale nie możesz go zmieniać. Ja chcę dla niego jak najlepiej. To pozwól mu żyć.